Ponad 1 200 000 złotych kosztować będzie nas modernizacja, a w zasadzie budowa od podstaw strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. To jest inwestycja, na którą czekali druhowie, ochotnicy, strażacy, ale to jest też inwestycja, na którą czekali mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, bo to jest inwestycja w bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych obywateli, naszych mieszkańców. To był właściwie, to nie była remiza, to taki było zlepek. Kiedyś to była stajnia, myśmy to wyremontowali, zrobili, mieliśmy swoją właściwą siedzibę taką. Inwestycję rozpoczęliśmy w lutym obecnego roku. Będzie trwała do listopada tego roku. Idzie zgodnie z harmonogramem. Prace rozbiórkowe zostały w miarę szybko poprowadzone. Obecnie trwają prace murowe, będzie zalewany strop. No i druga kondygnacja i dach. Bardzo się cieszę, że po tylu latach strażacy doczekają się godnego miejsca do swojej pracy, ale także, co ważne, jest to element rewitalizacji przestrzeni miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, tej naszej zabytkowej, śródmiejskiej starówki, którą krok po kroku systematycznie odnawiamy, modernizujemy i rewitalizujemy. I ta inwestycja w ten plan rewitalizacyjny pięknie się wpisuje.